Gmina Police jest położona w północnej części województwa zachodniopomorskiego nad rzeką Łarpią u styku Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie. Gmina jest rozwinięta gospodarczo, przyjazna środowisku i mieszkańcom. Police ze swoją infrastrukturą komunalną, turystyczną oraz inwestycjami w kapitał ludzki stają się bez wątpienia jednym z ważniejszych ośrodków miejskich województwa zachodniopomorskiego. Najstarsze ślady pobytu człowieka na obszarze dzisiejszych Polic pochodzą z neolitu. Odkryto je na terenie obecnej dzielnicy miasta Mścięcino. Prawa miejskie Police otrzymały w 1260 roku z rąk księcia Barnima I Dobrego. Na łąkach nadodrzańskich uprawiano chmiel, dobrze prosperowało rybołówstwo, kres świetności Polic położyła wojna 30-letnia. Odbudowa rozpoczęła się po zajęciu Pomorza przez Prusy. W XIX wieku Police uzyskały połączenie ze Szczecinem i Świnoujściem w ramach regularnej żeglugi oraz połączenie kolejowe. Największe inwestycje przemysłowe rozpoczęły się w Policach w 1938 wraz z podjęciem budowy zakładu benzyny syntetycznej. W związku z tym w Policach założono kilka obozów pracy przymusowej oraz filii obozu koncentracyjnego Stutthof. Już po zajęciu Polic przez wojska radzieckie miasto i rejon fabryki weszły w skład enklawy polickiej. W 1964 roku rozpoczęto budowę zakładów nawozów sztucznych dla rolnictwa, nazwanych później zakładami chemicznymi Police. Dla zatrudnionych tam pracowników zbudowano w Policach osiedle mieszkaniowe Chemik. To właśnie powstanie zakładów ukształtowało charakter dzisiejszych Polic. Funkcjonowanie dużego przedsiębiorstwa branży chemicznej nie jest sprzeczne z dbałością o środowisko. W 2009 roku gmina Police po raz kolejny znalazła się w pierwszej trójce najbardziej ekologicznych gmin województwa zachodniopomorskiego. Dwa lata wcześniej gmina Police zdobyła tytuł lidera polskiej ekologii. Nagrody są odzwierciedleniem nakładów na inwestycje proekologiczne, na które w Policach przeznacza się dużą pulę środków. Dzięki temu gmina zajmuje 10. miejsce w Polsce wśród samorządów o najwyższych wydatkach na inwestycje w infrastrukturę techniczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gmina Police nie bez kozery nazywana jest zieloną. 12 tysięcy hektarów jej powierzchni zajmują lasy nadleśnictwa Trzebisz, Puszcza Wkrzeniska. Bogactwo występowania licznych gatunków zwierzyny stwarza wspaniałe warunki do uprawiania łowiectwa. Teren nadleśnictwa to nie tylko lasy, ale i piaszczyste wydmy, łąki, bagna, torfowiska i jeziora. Tym szczególnie wartym uwagi jest Świdwie. Jezioro z przyległymi bagnami i szuwarami tworzy rezerwat ornitologiczny, objęty Międzynarodową Konwencją Ramsar. Rzadkie gadunki ptaków gnieżdżą się również nad Roztoką Odrzańską. Ten unikatowy biotop otacza wschodnią część gminy Police. Łąki nad rzeką, bogactwo wód gminy Police to przede wszystkim Zalew Szczeciński. Przebiegająca z północy na południe granica pomiędzy Polską a Niemcami dzieli zalew na część zachodnią niemiecką i wschodnią polską o powierzchni ponad 400 km kwadratowych. Wyruszając z Polic w kierunku północnym, po 14 kilometrach docieramy do największej atrakcji gminy, do położonej nad Zalewem Szczecińskim miejscowości Trzebierz. W tej dawnej rybackiej osadzie można znaleźć najpiękniejsze i najciekawsze widokowo zakątki. Niezwykłym miejscem w Trzebierzu jest promenada biegnąca wzdłuż Zalewu Szczecińskiego. Można stamtąd podziwiać przepiękną panoramę wybrzeża, szczególnie z punktu widokowego wieńczącego aleję spacerową, agory znajdującej się tuż przy plaży. Dzisiejsza Trzebierz to miejsce, gdzie można się zrelaksować i wypocząć. Sprzyja temu nowoczesny kompleks turystyczny z polem namiotowym, boiskami do gry, kortem tenisowym i placem zabaw. Od kilkudziesięciu lat Trzebierz jest siedzibą Centralnego Ośrodka Żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego, który jest organizatorem rejsów po Morzu Bałtyckim i Północnym. Entuzjaści i miłośnicy żagli, windsurfingu i innych sportów wodnych mają nieograniczone możliwości korzystania z jednego z najlepszych akwenów wodnych Polski – Zalewu Szczecińskiego. Gmina Police oferuje wiele atrakcji sprzyjających spędzaniu czasu wolnego i zregenerowaniu sił. Może również stanowić doskonałą bazę wypadową dla pieszych i rowerowych wędrówek po okolicy. Każdy, kto chce odetchnąć, poszukuje ciszy i spokoju oraz malowniczych miejsc, znajdzie to właśnie w gminie Police. Police są doskonałym przykładem bezkonfliktowego sąsiedztwa zasobów przyrody i rozwiniętej gospodarki. Swoisty rytm życia gminy wytycza funkcjonowanie zakładów chemicznych Police S.A. Spółka jest zaliczana do grona liderów sektora chemicznego i jest kluczowym pracodawcą województwa zachodniopomorskiego. Zakłady są jednym z akcjonariuszy spółki akcyjnej Infrapark Police. Dzięki połączeniu oferty Infraparku, zakładów chemicznych i portu Police powstała inicjatywa powołania Polickiego Parku Przemysłowego. Służy to podkreśleniu atrakcyjności propozycji inwestycyjnych rozwijającego się regionu polickiego.
Zakłady Chemiczne Police S.A. są jedynym krajowym przedsiębiorstwem branży chemicznej dysponującym specjalistycznym zapleczem portowym w bezpośrednim sąsiedztwie firmy. Pod względem przeładowywanej masy towarowej port Police jest czwartym portem w Polsce. W jego strukturze znajduje się port morski i barkowy. Gmina Police hojnie wspiera sportowców. Jest strategicznym sponsorem siatkarek Polickiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej Chemik, które od kilku lat skutecznie występują na parkietach pierwszej ligi. Wsparcie od gminy otrzymuje również klub piłkarski Police, który może się pochwalić znacznymi osiągnięciami w szkoleniu drużyn młodzieżowych. Sukcesy polickich sportowców są możliwe dzięki dobrej infrastrukturze sportowej. Stadion, kompleks sportowo-rekreacyjny z boiskami ze sztuczną nawierzchnią i zapleczem technicznym. Hale sportowe są także wykorzystywane podczas szkolnych zajęć wychowania fizycznego. Młodzi ludzie chętnie korzystają ze skateparku. Jednym ze sprawdzonych sposobów na promowanie gminy Police jest organizowanie cyklicznych imprez, atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów. Są to m.in. Polickie Dni Muzyki, czyli koncerty muzyki poważnej, spotkania i warsztaty churalne, koncerty gwiazd muzyki polskiej. Świętem wszystkich mieszkańców są coroczne obchody Dni Polic, Dni Chemika, które często mają wymiar międzynarodowy. Turystów przyciąga jarmark augustiański w Policach Jasienicy, przenosząc swoim klimatem w czasy średniowiecza. Organizatorem tych i wielu innych imprez jest Miejski Ośrodek Kultury w Policach. W gminie Police jest wiele wartych uwagi obiektów zabytkowych. Zwiedzanie można rozpocząć od Starego Miasta. Tu znajdują się dwa symbole Polic. Neogotycki kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i XIII-wieczna kruchta. W Jasienicy oprócz kościoła świętego Piotra i Pawła warto zobaczyć ruiny klasztoru augustianów na Wzgórzu Maryjnym. Charakterystyczny element krajobrazu gminy Police stanowi architektura ryglowa. W Tatyni znajduje się jedna z najstarszych świątyni w konstrukcji ryglowej na Pomorzu Zachodnim. A w Niekłończycy turystów zachwyca barokowy kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Szlak zabytków prowadzi do kościoła pod wezwaniem podwyższenia świętego krzyża w Trzewierzy, do późnogotyckiej świątyni w Przęsocinie oraz do eklektycznego pałacu w Leśnie Górnym. Poszukując ciekawych miejsc, należy zobaczyć ruiny starej fabryki benzyny syntetycznej, które do dziś kryją w sobie wiele tajemnic II wojny światowej. Ruiny stanowią jeden z przedmiotów współpracy transgranicznej Polic z niemieckim Pasewalkiem. Ale miasta partnerskie gminy Police to nie tylko Pasewalk, ale także nowy rozdół na Ukrainie i greckie Korinos. Współczesne Police zawdzięczają jednak swój charakter bliskości pogranicza oraz współpracy z niemieckimi miastami. Dzięki temu udało się zrealizować wiele wspólnych inwestycji infrastrukturalnych i przedsięwzięć o charakterze społecznym. Za wkład w rozwój stosunków polsko-niemieckich burmistrz Polic Władysław Giakun otrzymał od prezydenta Niemiec Krzyż Zasługi na wstędze Orderu Zasługi RFN. Serdecznie zapraszamy do zielonej gminy Police, do lasów Puszczy w Krzanickiej, do malowniczej Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim.